I czwarty odcinek z serii The Legend, czyli odcinków poświęconych legendom piłki nożnej. Dzisiaj zajmiemy się gościem, który z futbolu zrobił coś wielkiego w Brazylii. Człowiekiem, który został zapomniany przez 75% kibiców piłki nożnej, co jest aż potworne. Bo mówimy o piłkarzu, który z brazylijskiego futbolu uczynił sztukę, religię. Zapoczątkował go w całej Brazylii. Mówimy o El Tigre. A o kogo chodzi? Chodzi o Artura Friedenreicha. Jak dowodzą badania, 75% kibiców piłki nożnej nie wie, kto to jest. Jak zobaczyłem tą liczbę, stwierdziłem, że no naprawdę, ci, którzy interesują się piłką nożną, czasem nie mają pojęcia, kto jest pionierem tego, jaką rolę piłka nożna odgrywa w dzisiejszym świecie. Może nie będę opowiadał biografii Artura Friedenreicha, ponieważ sam też nie jestem jakoś w miarę zorientowany co do życia tego piłkarza, ale trzeba powiedzieć, że kiedy zaczynał grać w piłkę, miał 17 lat. To był rok 1909. Futbol brazylijski wtedy był, w zasadzie nie był grą zawodową, jakoś bardzo. Nie był rozwinięty, to była taka zwykła gra, no, w którą raczej nie grało się tak jak dzisiaj w Brazylii. Wtedy był to sport uważany za dyscyplinę, w którą mogą grać tylko i wyłącznie biali ludzie. Artur Friedenreich był mulatem, czyli nie był białym człowiekiem. No i był dyskryminowany przez to. Kuba, nie powtórzyj. Jedyny wstęp do futbolu zapewniło mu to, że jego ojciec był Niemcem. I przez to Artur Friedenreich mógł grać w piłkę. Sędziowie tolerowali faule na nim, był w ogóle odrzucany, nikt go nie lubił na początku, no ale potem został uznany za wiele osób wielkim piłkarzem. Jakieś jego największe kluby to jest São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, a także Santos, a więc czołowe brazylijskie kluby. No i też trzeba przyznać, że nawet Pele mówił, że Friedenreich jest od niego lepszy. Można powiedzieć, że śmiało, że Friedenreich to jest najlepszy piłkarz w historii. No i co jest godne potwierdzenia, zasłynął wielką skutecznością pod bramką rywali. Strzelił 1329 bramek, dużo więcej niż Pele. Tak więc mówię, gość naprawdę wielki piłkarz. No i zamiast opowiadać jego biografię, zostawię was z 9-minutowym filmem poświęconym, który jest poświęcony życiu tego zawodnika. Film ściągnąłem z YouTube'a, więc się nie obraźcie. Jest to opowieść o życiu tego piłkarza, który zmienił bieg brazylijskiej piłki. Jedno z czołowych miejsc na liście futbolowego rankingu wszechczasów należy się jednak piłkarzowi, który strzelił więcej goli niż Pele, Maradona czy Beckham, a jego droga życiowa jest niepodobna do losów innych piłkarzy. Artur Friedenreich, zapomniany bohater futbolu. Friedenreich był wielkim brazylijskim piłkarzem. Mój ojciec ciągle o nim opowiadał. W 1935 roku Artur był już znanym zawodnikiem. São Paulo na początku XX wieku futbol stanowił rozrywkę białych, wyższych sfer. Artur był mulatem, ale jako syn niemieckiego kupca został przyjęty do drużyny.
Nic nie wskazywało wtedy na to, że Artur będzie kiedyś królem futbolu. Miał 17 lat, kiedy zaczął grać w brazylijskich klubach. Sędziowie tolerowali faule popełniane na ciemnoskórym graczu, który był bezlitośnie atakowany. Po jednym z brutalnych zagrań Artur przypomniał sobie zdarzenie z dzieciństwa, kiedy grając w piłkę na ulicy omal nie wpadł pod samochód. Uratował się w ostatniej chwili dzięki niesamowitemu unikowi. Ta niezwykła historia zaczęła się, kiedy ojciec zaprowadził Artura do klubu Germania i pozwolił mu grać w piłkę. To był przełom w dziejach futbolu. Friedreich był pierwszym geniuszem piłki nożnej. Zwinny Artur potrafił unikać fauli, budząc podziw kibiców i uznanie rywali. W São Paulo mieszka człowiek, który pamięta, jak grał Artur Friedreich. Sprawozdawca sportowy Nikolał Tuma ma 95 lat. Widział na boisku wiele piłkarskich sław. Garrincze, Pelego, Ronaldinho i Artura Friedreicha. Artur Friedreich był bohaterem rodzącego się brazylijskiego futbolu. Do dziś pozostaje mitem. Nasza piłka była wtedy w powijakach, nie miała wielu zwolenników. Z dnia na dzień Artur Friedreich zyskał sławę w całej Brazylii. W roku 1919 podczas finałowego meczu Mistrzostw Ameryki Południowej Brazylia pokonała potężnego rywala Urugwaj. Jedynego gola w meczu strzelił Friedreich. Brazylijczycy zdobyli pierwszy międzynarodowy tytuł. Futbol trafił na pierwsze strony brazylijskich gazet. Piłkarze i kibice nadali Arturowi przydomek Tygrys. Trzeba sięgnąć do prasy z tamtych lat, żeby zrozumieć, co Friedreich zrobił dla naszej piłki nożnej. Wcześniej dziennikarze pisali głównie o wyścigach konnych. Dzięki jego bramce futbol stał się głównym tematem wiadomości. Friedreich spopularyzował piłkę nożną. Życie Friedreicha nie było bajką. Ciemnoskóry piłkarz zawsze musiał walczyć o uznanie w sporcie, który był domeną białych. Ukrywał swoje afrykańskie korzenie, aby uniknąć rasistowskich ataków. Przed meczem prostował włosy i wkładał siateczkę. Niesamowicie utalentowany piłkarz przetarł szlak przyszłym ciemnoskórym bohaterom brazylijskiego futbolu. Friedreich przeszedł do historii dzięki swoim podkręcanym strzałom. Jego zagrania badane są przez naukowców z Uniwersytetu w Kolonii. Precyzyjne kamery filmują kopniętą przez Marcela Jansena piłkę, która obraca się kilka razy wokół własnej osi i zmienia kierunek, zanim wpadnie do bramki. Dziś taki strzał jest w repertuarze każdego dobrego piłkarza. Szczytem kariery Friedreicha był wyjazd brazylijskich piłkarzy do Europy. To jedyne zdjęcie, na których widzimy pierwszą gwiazdę futbolu w akcji. Film nagrano podczas meczu, w którym Brazylia pokonała Francję 7-2. Europa pierwszy raz zobaczyła piłkarzy grających na tak wysokim poziomie. Uwagę widzów zwracał zwłaszcza Artur Friedreich.
Podniósł futbol do rangi sztuki. Francuzi byli zdumieni. Obejrzeli jeden mecz i ogłosili Friedenreicha królem światowego futbolu. Doktor Roland Loy analizuje mecze piłkarskie, przetwarzając naukowo dane statystyczne. Niesamowity Friedenreich zdobył aż 1329 goli. Nie dorównał mu ani wielki Pele, ani Gerd Müller. Arthur Friedenreich był pierwszym piłkarzem, który strzelił ponad 1000 bramek. Friedenreich występował na boisku przez 26 lat. Czarował swoją grą kibiców i dziennikarzy do 43 roku życia. Jego mecze komentował Nicolau Tuma. Wielki Friedenreich grał w piłkę za darmo. Klub São Paulo odwdzięczył się wielkiemu mistrzowi, kupując mu dom. Friedenreich umarł w 1969 roku. Miał 77 lat. 3 miesiące po jego śmierci Pele zdobył 1000 gola, ale nawet on nie dorównał swojemu legendarnemu poprzednikowi. Twórcami zasad, reguł i organizacji współczesnego futbolu byli Brytyjczycy. Dzięki Arturowi piłka nożna stała się sportem masowym. Odnowił ją i przybliżył ludziom. Był bohaterem swojej epoki. Przeniósł futbol na wyższy poziom. Jego nazwisko ciągle powtarzano w radiu i gazetach. Dlatego zyskał sławę we wszystkich sferach społecznych. Dzięki niemu zwykli ludzie uwierzyli, że sława jest w zasięgu każdego z nas. Na tym polegał przełom w historii brazylijskiego futbolu. Arthur Friedenreich, pierwszy wielki bohater futbolu, został pochowany w São Paulo, gdzie zaczęła się jego wspaniała kariera. Brazylijczycy zapewne mogą się pochwalić największym piłkarzem w dziejach futbolu. Czy Friedenreich sprostałby współczesnym wymaganiom? No tak, po tym filmie można stwierdzić, że Friedenreich to jest naprawdę wielka gwiazda, to znaczy była wielka gwiazda futbolu. Nawet sam Pele powiedział, że no to była gwiazda, tak? Szkoda, że tak mało osób go pamięta, ale jak powiedział tutaj brazylijski dziennikarz Nicolau Tuma, który zmarł niedługo po nakręceniu tego filmu, a w zasadzie bardzo niedługo, około 2 tygodnie potem, z tego co ja się dowiedziałem, no można, trzeba powiedzieć sobie jedno, że Friedenreich naprawdę był człowiekiem, który zmienił brazylijską piłkę, także zmienił piłkę obecną, bo może ktoś by to potem wymyślił, ale tak jak można było się dowiedzieć, jest to człowiek, który zapoczątkował strzelanie tak zwanej podkrętki. Podkręcone strzały jako pierwsze pojawiły się u niego. No, szkoda, że tak mało osób go pamięta, ale mam nadzieję, że po tym filmie troszeczkę rozjaśniłem postać tego jakżeż zasłużonego człowieka dla brazylijskiej piłki nożnej. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek. Jeżeli podobał się wam odcinek, to koniecznie zasubskrybujcie kanał Gała TV, dajcie łapkę w górę. Jeżeli wam się ten kanał nie podobał, no to napiszcie komentarz z tym, co się nie podobało, a także zachęcam do pisania komentarzy z propozycjami, kto następny powinien mieć być, że tak powiem,
oznaczony w The Legend na kanale Gała TV. A ja się z tymczasem już... A nie, może jeszcze się nie pożegnam. Jeszcze warto zwrócić uwagę na jeden temat tutaj przy tej postaci. Mianowicie to, czy jakby grał w dzisiejszych czasach. Tak? Czy te standardy zmieniły się na tyle, że dzisiaj byłby to piłkarz średni, tak? Bo wiemy, jak dzisiaj wygląda sytuacja w piłce nożnej brazylijskiej. Tam futbol jest wszędzie. Kiedyś nie był. Właśnie za sprawą tego człowieka doszło do tego, że futbol został religią w Brazylii. Ja mam nadzieję tylko, że gdyby teraz grał taki piłkarz, Arthur Friedenreich nie byłby niepopularny. Wiadomo, może jest tak, że w lidze brazylijskiej, może nie w lidze brazylijskiej samej, ale w Brazylii jest ktoś, kto być może jest talentem lepszy od Leo Messiego, Cristiano Ronaldo i innych wielkich gwiazd futbolu, a nie jest odkryty, dlatego wiem, że ciężko byłoby coś takiego zrobić, ale moim zdaniem w Brazylii powinny być jeszcze bardziej kładziony nacisk, żeby te gwiazdy futbolu odkrywać, bo w tym momencie największą gwiazdą brazylijskiej piłki jest Neymar, ale ja chcę zwrócić uwagę na to, że piłka nożna nie powinna być rządzona przez tych, którzy mają pieniądze i ci, którzy się wybijają. Nie, no wiadomo, są transfery do Barcelony i innych Realów Madryt są jak najbardziej okej, okay, ale no niech będzie większy nacisk na te talenty, tak, żeby te talenty, które gdzieś tam się produkują, powinny być odkrywane, tak? Myślę, że to by było całkiem okej. Okay. No a więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku na kanale.